dziś, chcę raz jeszcze to podkreślić, jest czas, by zajmować się zdrowiem, życiem i bezpieczeństwem ekonomicznym Polaków. W ostatnich tygodniach zamknięto bądź zawieszono ponad 60 tysięcy polskich podmiotów gospodarczych. Ten głęboki kryzys pokazuje, że rządzący powinni się zająć tym. Dlatego rozumiejąc to, że zdecydowana większość Polek i Polaków nie chce zajmować się teraz wyborami, proponujemy rozwiązanie kompromisowe, które pozwoli politykom skupić się na tym, co najważniejsze, a jednocześnie obniży temperaturę sporu politycznego.